Witam serdecznie, Łukasz Bzura, Teatr Pinokio na kwarantannie. Zgodnie z obietnicą, Carlo Collodi, Pinokio. Rozdział pierwszy. Jak to się stało, że majster Wisienka, stolarz, znalazł kawałek drzewa, który płakał i śmiał się jak dziecko? Był sobie raz król, powiedzą od razu moi mali czytelnicy. Nie, dzieci. Pomyliłyście się. Był sobie raz kawałek drzewa. Nie było to drzewo szlachetnego rodzaju, tylko zwykły kawał pniaka z takich, jakie zimą wkłada się do pieców i kominków dla rozniecenia ognia i ogrzewania izb. Nie wiem, jak się to stało. Dość, że pewnego dnia ten kawałek drzewa dostał się do pracowni starego stolarza, który nazywał się Majster Antonio. Chociaż wszyscy nazywali go Majstrem Wisienką, a to z powodu koniuszka nosa, zawsze świecącego i fioletowego jak dojrzała wiśnia. Gdy tylko majster Antonio ujrzał ten kawałek drzewa, uradował się bardzo i zacierając ręce z zadowoleniem, mruknął półgłosem. Ten kawał drzewa znalazł się tu w samą porę. Przyda mi się do zrobienia nogi do stolika. Powiedziawszy to, chwycił zaraz wyostrzoną siekierę, żeby odłupać korę i obciosać drzewo, ale kiedy już miał wymierzyć pierwsze uderzenie, ręka zawisła mu w powietrzu, ponieważ usłyszał cichuteńki, cichuteńki głosik, który mówił błagalnie: nie bij mnie zbyt silnie. Wyobraźcie sobie, jak się zdziwił zacny stary majster Wisienka. Zdumionym wzrokiem zaczął wodzić po całej izbie, żeby zobaczyć, skąd mógł wyjść ten głosik. Ale nie ujrzał nikogo. Zajrzał pod warsztat. Nikogo. Zajrzał do szafy, która zawsze była zamknięta. Nikogo. Zajrzał do kosza na wióry i trociny. Nikogo. Otworzył drzwi pracowni, żeby nawet na ulicę spojrzeć. Nikogo. No więc... Rozumiem, powiedział śmiejąc się i drapiąc w perukę. Widocznie sam sobie uroiłem ten głosik. Weźmy się do pracy. Ująwszy ponownie siekierę, wymierzył w drzewo siarczyste uderzenie. Aj, boli! Zawołał żałośliwie ten sam głosik. Tym razem majster Antonio zupełnie osłupiał. Stał z wybałuszonymi ze strachu oczami, z rozdziawioną gębą i językiem wywalonym na brodę, niby jedna z tych maszkar, co to zdobią wodotryski. Zaledwie odzyskał mowę, zaczął powtarzać, drżąc i bełkocąc z przerażenia. Skąd mógł się wydostać ten głosik, co zawołał aj? Przecież tu nie ma żadnej żywej istoty. Czyżby przypadkiem ten kawałek drzewa nauczył się płakać i żalić jak dziecko? Nie mogę w to uwierzyć. Oto jest ten kawałek drzewa. Wszak to zwyczajne drewno, które służy do palenia w kominku, a także do ugotowania garnka fasoli, a zatem może tam wewnątrz ktoś się ukrył. Jeżeli ktoś się tam ukrył, tym gorzej dla niego. Już ja go urządzę. Mówiąc to, chwycił oburącz nieszczęsny kawałek drzewa i niemiłosiernie zaczął nim walić o ściany izby. Potem nadstawił ucha, czy nie słychać żalącego się głosiku. Przeczekał 2 minuty i nic. 5 minut i nic. 10 minut i nic. Rozumiem, powiedział wówczas, siląc się na śmiech i czochrając perukę. Widać, ja sam uroiłem sobie ten głosik, który zawołał aj. Wracajmy do roboty. A ponieważ zdjął go ogromny strach, zaczął sobie przyśpiewywać, aby nabrać odwagi. Za czym, odłożywszy na bok siekierę, ujął hebel, żeby oheblować i wygładzić dokładnie ów kawałek drzewa. Ale zaledwie zaczął go heblować tu i tam, usłyszał ten sam głosik, który odezwał się do niego ze śmiechem. Przestań, łaskoczesz mnie po całym ciele. Tym razem biedny majster Wisienka upadł jak rażony piorunem. Kiedy otworzył oczy, zobaczył, że siedzi na ziemi. Twarz jego wydawała się zmieniona, a nawet koniuszek nosa z fioletowego, jakim był zazwyczaj, stał się z wielkiego strachu niebieski. Ciąg dalszy nastąpi.